Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jak odzyskać wolność? Jak jej nie stracić, kiedy już ją odzyskamy? To jest bardzo głęboki, szeroki temat, a ja mam tylko kilka minut na to, żeby powiedzieć coś mądrego. Mam nadzieję, że mi się to uda. I jeszcze w dodatku w prosty sposób, tak, żeby wszyscy zrozumieli. I żeby ktoś mógł sobie wziąć coś z tych słów w swojej drodze do wolności. Pierwszym krokiem do odzyskania wolności jest uznanie przed samym sobą, że mam problem. Nazwanie tego problemu po imieniu. I trzeba to zrobić jak najszybciej. Nie wolno tego odkładać na później, bo my mamy taką tendencję do odkładania trudnych rzeczy na później. Zrób to dzisiaj. Zrób to dzisiaj po to, żeby zacząć odzyskiwać swoją wolność. Bo uznanie już tego, że mam problem, nazwanie tego po imieniu, już jest początkiem wolności. To tak jak z alkoholikami. Jak alkoholik uzna to, że jest alkoholikiem, to już zaczyna trzeźwieć. To jest pierwszy krok do naszej wolności. Nie odkładaj tego na później i uwierz w to, że możesz być wolny, że wolność jest na wyciągnięcie ręki. Drugim krokiem jest udanie się do specjalisty. Najlepszym, jedynym specjalistą jest oczywiście Pan Bóg, który nigdy nie stracił wolności. Nawet wtedy, kiedy stał się człowiekiem i umierał na krzyżu, to nie stracił swojej wolności. Nawet wtedy, kiedy został pojmany przez strażników arcykapłana i wydany przez Judasza, i kiedy Piotr się zaparł znajomości z Jezusem, to on nie stracił swojej wolności. Bo sam powiedział: nikt mi nie zabiera mojego życia. Ja je sam oddaję. Mam moc je oddać, mam moc je odzyskać, bo jest wolny, bo Bóg jest wolny. Bóg jest wolny i może uczynić nas wolnymi. Ale żeby to zrobić, to trzeba posłuchać, co ma dzisiaj Jezus nam do powiedzenia. Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii takie słowa: wchodźcie przez ciasną bramę. I jeszcze dalej mówi: jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Sam o sobie tak powiedział. On jest tą bramą, która daje nam wolność. Co to znaczy? To znaczy, że jak będziemy słuchać Jezusa, jak poznamy Jego styl bycia, Jego styl życia i będziemy naśladować Jego styl życia i bycia, to wtedy odzyskamy wolność. Ale, i tu się pojawia problem, na tej drodze często będziemy doświadczać samotności. Bo wolność często idzie w parze z samotnością. I tu się pojawia problem. Bo my bardziej szanujemy, bardziej nam zależy na relacji niż na wolności. Często jesteśmy w stanie zrezygnować z wolności na rzecz relacji z drugim człowiekiem. Przykład z Księgi Rodzaju. Adam był samotny i Bóg to zobaczył. Adam nie potrafił wejść w relację ze zwierzętami. Ta relacja ze zwierzętami nie dała mu tego szczęścia. I Bóg wiedział o tym i dał mu człowieka, dał mu Ewę, z którą wszedł w relację. I już nie był samotny. Był naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Ale kiedy przyszła Ewa z owocem zakazanym, to Adam nie powiedział Ewie: nie, Ewo, nie mogę od ciebie wziąć tego owocu, bo Bóg powiedział nie. To jest to przejście przez wąską bramę. On tego nie zrobił. On wolił stracić niewolę, niż stracić Ewę. I wszedł z nią w relację. No i stracił właśnie tą wolność, która jest w Bogu. Bo wolność jest tylko w Bogu, nie w człowieku. My często o tym zapominamy. Oczywiście Bóg wie, że my często jesteśmy samotni i nie radzimy sobie z tą samotnością. I On da nam ludzi, którzy nam pomogą. Tak jak dzisiaj w pierwszym czytaniu Ezechiaszowi, który naprawdę był bardzo samotny, osamotniony w tej swojej walce o królestwo,
bo zagrażało królestwu niewola ze strony króla asyryjskiego, który chciał podbić ziemię Jerozolimy, Judei, chciał zniewolić mieszkańców. I Ezechiasz był bardzo osamotniony w tej swojej walce, ale nie poddał się. Poszedł do Boga i przeczytał list, który otrzymał od króla asyryjskiego. I walczył o wolność swoją i swoich poddanych. I mówił tak: Panie Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, Ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Ty uczyniłeś niebo i ziemię. Nakłoń, Panie, Twego ucha i usłysz. Otwórz, Panie, Twoje oczy i popatrz. Posłuchaj słów Senacheryba, które przesłał, by znieważać Boga żywego. To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. W ogień wrzucili ich bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich, z drzewa i z kamienia, więc ich zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki. I niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty, Panie, sam jesteś Bogiem. I wtedy Pan posłał do Ezechiasza Izajasza, syna Amosa, który miał mu powiedzieć tak. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Wysłuchałem tego. O co się modliłeś do mnie w sprawie Senachyryba, króla Asyrii? Oto wyrocznia, jaką wydał Pan co do niego. Gardzi tobą, szydzi z ciebie dziewica, córa Syjonu. Za tobą potrząsa głową córa Jeruzalem. Albowiem z Jeruzalem wyjdzie reszta, a z góry Syjon garstka ocalałych. Zazdrosna miłość Pana sprawi, Pana zastępów tego dokona. No i co się stało? No i przyszedł anioł w nocy i wybił w obozie wszystkich Asyryjczyków. A król asyryjski wcześniej mówił, że dlaczego pokładasz nadzieję w Twoim Bogu? Przecież on Ci nie pomoże. Bóg Ci nie da wolności. Jesteś na przegranej pozycji. Nie masz wolności. Musisz mnie posłuchać. Musisz wejść ze mną w relację. Ja Ci dam wolność. Guzik, prawda. Człowiek nie da Ci wolności. Człowiek, który namawia Cię do złego, który nie rozumie świętości, który nie uznaje żadnych świętości, nie da Ci wolności. Ewa nie dała wolności Adamowi, przychodząc z tym owocem zerwanym z zakazanego drzewa. Jeszcze Jezus mówi tak, to jest słowo dla tych, którzy nie chcą stracić wolności. Co zrobić? Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami. I obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Jezus porównuje niektórych ludzi do zwierząt, do nieczystych zwierząt. Porównuje tych ludzi do nieczystych zwierząt, którzy nie rozumieją, czym jest świętość. Bo pies nie rozróżnia sakrum od profanum. Tak samo jak świnia. Nie rozróżnia pereł od jakiegoś nieskarbu. I często są tacy ludzie, którymi się otaczamy, z którymi wchodzimy w relacje po to, żeby nie być samotni, którzy nie uznają żadnej świętości. Ile razy to jakaś kobieta albo jakiś mężczyzna, nie chcąc być samotnym, weszła w relację z kim nie powinna. Z jakimś rozwodnikiem, z jakąś kobietą, która zdradziła męża. Dlaczego wchodzimy w takie relacje, które nas zniewalają? Dlaczego wchodzimy w relacje z ludźmi, którzy za nic mają świętość? Którzy nie rozumieją, czym jest skarb, czym jest świętość, czy nie mają w sobie bojaźni Bożej. Nie wchodźmy w relacje z takimi ludźmi. Nie zakładajmy rodzin z takimi ludźmi, bo stracimy wolność. I później po 10 latach, po roku bycia z taką osobą, człowiek mówi, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Straciłem wolność. Związałam się z człowiekiem, z którym no, nie powinienem się związać. Nie powinnam się związać. I straciłem swoją wolność. I co ja mam teraz robić? Jak się uwolnić od takiego drugiego człowieka? Trzeba wyjść znowu na drogę, którą daje nam Jezus. Na wąską drogę. I trzeba przejść przez ciasną bramę.
To nie będzie łatwe. To będzie się często wiązało z samotnością, ale nie z osamotnieniem, bo Bóg nas nigdy nie opuści. Da nam zawsze jakiegoś Izajasza, tak jak to było z Ezechiaszem. Da nam zawsze jakiegoś pocieszyciela, jakiegoś anioła, który przyjdzie i nas pocieszy, podniesie na tej trudnej drodze do wolności. Wolność jest na wyciągnięcie ręki. Kiedy ona do nas przyjdzie, to zależy dużo od nas. Im bardziej będziemy odwlekać decyzję o wolności, tym to będzie trwało dłużej. Chcesz być wolny? Słuchaj Jezusa. Jezus wie, jak dać ci tą wolność, o której marzymy. Amen. Jak coś, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.